placówki oświatowe, MDEK, MOS i myślę, że w tym roku jest bardzo mocno rozbudowana i bardzo ciekawa oferta również Miejskiego Centrum Wspierania Edukacji, więc zapraszam na wyspę. Bardzo ciekawe, codzienne zajęcia, które nie tylko rozbawią, ale też i nauczą, zainteresują, poszerzą horyzonty. W czym między innymi będzie można wziąć tam udział? Między innymi porozmawiać o podróżach z osobami, które przemierzały poprzez Stany Zjednoczone. Można porozmawiać w atrakcyjnej formie ciekawej o chemii. Można zaglądnąć, co się mieści w kropelce wody. Więc to takie intrygujące, ciekawe. Jak zwykle będzie gwarno i głośno w MDEK-u? Ja myślę, że dużą atrakcją będą warsztaty kulinarne, cieszące się od paru lat ogromnym zainteresowaniem. I to, że dzieci będą mogły przyjść do pracowni znakomicie wyposażonej i samodzielnie zrealizować swoje kulinarne marzenia pod okiem instruktora, to jest coś, tym bardziej, że ten instruktor będzie fachowo patrzył na to, żeby to było i prawidłowe, i oczywiście zdrowe, bo uczymy dzieci zdrowej kuchni. No i myślę, że ciekawostką w tym roku jest domowe studio nagrań, czyli ci wszyscy, którzy potrafią grać, którzy jeszcze dodatkowo potrafią śpiewać, mogą przyjść do nas na targową i spróbować własnych sił, nagrywając utwory, a być może coś więcej niż jeden utwór. Także zapraszam serdecznie do spędzenia ferii, jak zwykle z Młodzieżowym Domem Kultury. Panie dyrektorze, w Opolskim Mosirze pewnie też mnóstwo atrakcji feryjnych się nam szykuje. W czym będą miały okazję uczestniczyć dzieci i młodzież? Przygotowujemy się na oblężenie. Nie ma co ukrywać, nawet ten okres świąteczno-noworoczny pokazał, że dużo młodzieży, dzieciaków, ale i dorosłych spędza ten czas w mieście, dlatego przygotowaliśmy, można powiedzieć, standardową ofertę, czyli można pójść na łyżwach, powspinać się, będą zawody, konkurencje, lekkoatletyka, pływanie. Nowością z pewnością są zajęcia z naszym wicemistrzem olimpijskim, Bartkiem Bąkiem. On powie, jak przygotowywać się pod kątem siłowym, ale zarówno ogólnorozwojowym. Myślę, że na obiektach Mosiru będzie się działo dużo. Będzie można nauczyć się jeździć na łyżwach, popróbować piruetów z akcją na Toropolu. Każdy znajdzie coś miłego. Będą gry miejskie, warsztaty na Zamku Górnym. Jest dużo czy nowości. Za każdym razem coś jest nowego, bo czas jest różny. Różna trafia do nas młodzież, więc liczę, że każdy znajdzie coś dla siebie miłego. Miejskie biblioteki i ich oddziały to są miejsca podczas ferii szczególnie odwiedzane. Co zatem ciekawego, interesującego, być może nowego przygotowały biblioteki z Opola na tegoroczne ferie? Miejskie oddziały biblioteki miejskiej są rzeczywiście bardzo gremialnie odwiedzane. Często brakuje miejsc, więc zanim powiem co nowego, to od razu Państwa uprzedzę, koniecznie zapiszcie się na te warsztaty poprzez formularz strony internetowej, telefonicznie, bądź indywidualnie, albo sprawdźcie, czy są one na pewno w formule otwartej, dostępnej. Co nowego i co takiego nad wyraz atrakcyjnego? Chciałbym Państwa zachęcić do bibliotecznego Orient Expressu, ponieważ tutaj podróżować będziemy po świecie, ale w taki bardzo doświadczalny sposób. To znaczy, bibliotekarze zabiorą Państwa dzieci do Turcji, oczywiście w budynku biblioteki miejskiej, ale do Turcji w taki sposób, żeby ją poznać. Czyli nauczymy się tańca tureckiego, będzie można spróbować potraw, degustacja potraw tureckich, a jednocześnie zwrotów podstawowych w tym języku. I tak będziemy próbować z każdą wybraną narodowością, żebyśmy mogli jak najbardziej namacalnie, doświadczalnie się z tym zapoznać, a jednocześnie świetnie się bawić. Dosyć obiecująco wyglądają warsztaty kaligrafii japońskiej na papierze czerpanym, ale też dosyć sporą nowością jest w bibliotece to, że będziemy mieli warsztaty w chwili numer 3 przy ulicy Bielskiej, poświęcone małym wielkim, czyli jak znani spełniali swoje dziecięce marzenia. I w ten sposób od dziecka w zasadzie poznawać będziemy Pablo Picasso, Karola Darwina, Marię Curie Skłodowską, Hansa Christiana Andersena, Stephena Kinga, czy królową Elżbietę, Coco Chanel, Marilyn Monroe, czy Astrid Lindgren. I tutaj to jest bardzo interesujące, ponieważ bibliotekarze działają w ten sposób, żeby do tych postaci zachęcić do ich książek, ale też do historii
ich życia, tak młodym wieku dzieci, to musimy sięgnąć do specjalnych metod, które będą prowadzone. Także będziemy uciekali się do metod fabularyzowanych zajęć, w których zabawy jest mnóstwo, a treści są ukryte i dopiero trzeba je odkryć poprzez jakieś ciekawe formuły, ale też właśnie w taki sposób, że dopiero czasem na samym końcu zajęć dowiadujemy się, kto to jest, albo co tak naprawdę mieliśmy przed sobą. Zwykle wtedy dzieciaki głośno wzdychają, jest wielkie och, ach. Ogólnie zachęcam do wszystkich oczywiście zajęć w naszej sieci, aż 9 placówek Biblioteki Miejskiej w tym roku przygotowało swoje propozycje. Jest ich ogrom, więc mam nadzieję, że wybiorą Państwo coś specjalnie dla siebie.